Witam wszystkich serdecznie na kolejnej prezentacji. Zaczęliśmy dziś nietypowo od filmiku. Nie będzie też takiego typowego wykładu. Mało tu będzie trudnych nauk, jeśli w ogóle. Przyjmiemy za to zaproszenie Pana Jezusa, który powiedział: przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną. Tak więc mimo akcji Zostań w domu, zapraszam Was na spacer. A temat na dziś to polne kwiaty. Myślę, że ta prezentacja będzie dla tych, którzy za dużo się martwią. Jeśli do nich należycie, to posłuchajcie, co mówi Jezus. Mówię szczególnie do chrześcijan, którym brakuje pokoju, ale jeśli tego słuchasz, to zostań z nami, nawet jeśli cię to nie dotyczy. Tak więc na początek dłuższy fragment z Kazania na Górze, jednego z najpiękniejszych kazań, jakie wygłosił Jezus. Ewangelia według Mateusza, rozdział 6, wersety 25-34. Dlatego powiadam wam, nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czy życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom w powietrzu. Nie sieją ani żną i nie zbierają do spichrzów, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z was przy całej swej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? A o odzienie czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną. Nie pracują ani przędą, a powiadam wam, nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, ludzie małej wiary? Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie, co będziemy jeść, co będziemy pić, czym będziemy się przyodziewać, bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się najprzód o królestwo i o jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy. Dla nas główny fragment to będzie werset 28. Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną. Trudno do końca powiedzieć, jakie to lilie na polu, czy w ogóle lilie miał na myśli Pan Jezus, gdy mówił te słowa, jak można przeczytać w różnych opracowaniach. Lilie w Palestynie, o których nasz Pan mówił, widocznie nie były tymi, które my zwiemy liliami, lecz były to prawdopodobnie kwiaty innego rodzaju, rosnące naszym zdaniem wszędzie. Ci, co znają kwiaty rosnące w Palestynie, wskazują na pewien gatunek zwykłych czerwonych kwiatów, które ich zdaniem były tymi liliami polnymi. I to zdanie Charlesa Taylora Sella potwierdza też autor książki Kwiaty i owoce Biblii. On napisał, że zapewne to były zawilce wieńcowe. Tak wyglądają jak tutaj na zdjęciu. No może na tym trochę lepiej je widać. Ponoć o tych właśnie kwiatach może też być mowa w Psalmie 103, werset 15. Dni człowieka są jak trawa, kwitnie jak kwiat na polu. Ale czy tak rzeczywiście o taki kwiat chodzi? Nie wiadomo. Niektóre tłumaczenia w ogóle nie mówią, czy to były lilie, czy jakieś inne kwiaty. Na przykład Biblia w przykładzie pastora Zaręby. Co do ubrania, dlaczego się martwicie? Zwróćcie uwagę, jak rosną polne kwiaty. Nie trudzą się, nie przędą. A więc w tym tłumaczeniu nie ma tu nic o liliach, są polne kwiaty. I te możliwości są bardzo różne. Widać niektóre na ekranie, takie propozycje. Niektóre takie bardzo majestatyczne, jak ta lilia biała. Drugie takie raczej skromne. Sternbergia, ten rumianek. Tu jeszcze pankracjum nadmorskie też wyczytałem. Ktoś taką propozycję wysnuł. No i tu widzimy lilię pustynną. Cokolwiek by to nie było, to te lilie opisane w Biblii są piękne. To już mówi coś o Stwórcy, że ma zrozumienie, ma poczucie piękna. Mamy Boga, który tworzy dobre rzeczy. I jak mówi Jezus, Bóg daje skromnym kwiatkom piękniejsze szaty niż te, w których kiedykolwiek chodził Salomon.
A więc Bóg obiecał też w Biblii, że kiedyś świat też stanie się taki piękniejszy, że nawet pustynie zakwitną jak róże. Tak będzie, gdy na ziemi zapanuje Królestwo Boże. Ale ten przedsmak mamy dzisiaj. Możemy obserwować naturę, która już teraz jest naprawdę cudowna. Pan Jezus mówi, że mamy patrzeć na to, jak rosną kwiaty. Takie skomplikowane procesy w każdej roślinie się dokonują. Tu akurat na ekranie mamy fazy rozwoju, wzrostu tulipana. Często na co dzień przechodzimy obok przyrody i nie zwracamy na to uwagi. Może dopiero teraz, gdy nam zostało to trochę odebrane, to tęsknimy za tym śpiewem ptaków, za zapachem kwiatów. I gdy skończy się ta kwarantanna, to dobrze byłoby naprawdę uważniej patrzeć na to, co stworzył Bóg. Bo już nawet sam fakt, że możemy na to patrzeć, jest niezwykły. Kiedy odrywamy wzrok od tabletów, od tej szarej codzienności naszych spraw, kiedy oglądamy przyrodę, to na pewno uspokajamy się, nabieramy nowych sił. To jest ciekawe i dla mnie nawet samo oko, jego zdolności, to jest powód, żeby wierzyć, że nie powstaliśmy przypadkowo. To jest ciekawe, że istnieją na ziemi takie niezwykłe rzeczy, a my mamy wbudowany przyrząd, którym możemy oglądać to piękno. Istnieje mnóstwo takich dopasowań, można powiedzieć, całego wszechświata, układu słonecznego, do tego, żeby tu na Ziemi powstało życie. I dla mnie to jest wielka zagadka. Czemu się wzruszamy, gdy patrzymy na to piękno natury? Czemu rozmyślamy na takie tematy? Czemu wielu ludzi te rozmyślania prowadzą do rozmyśleń o Stwórcy tego wszystkiego? To, co możemy w tej chwili powiedzieć z Ewangelii, to, że Pan Jezus chętnie oglądał lilie. Widział, jak rosną, wyciągał z nich naukę. No i my też chcielibyśmy jakąś duchową naukę zaczerpnąć z tych fragmentów, które przeczytaliśmy. Na pewno mamy patrzeć w życiu na małe sprawy. Nie mamy tylko tych wielkich szukać albo zajmować się tylko sprawami jakiejś wybranej dziedziny. Wróblej polne kwiaty. Tylko wtedy docenimy to, co tak naprawdę wielkie, jeśli też będziemy umieli doceniać to, co małe. Jeden taki fragment z książki Codzienna niebiańska manna. Serce, które nie przypatruje się małym rzeczom, nie jest w stanie ocenić rzeczy wielkich, z powodu czego ma trudności we właściwym rozmyślaniu o Bogu, właściwym zrozumieniu Jego planu, a więc i we właściwym zrozumieniu Jego charakteru. Kolejna myśl jest taka, że lilie polne pracują, ale robią to bez martwienia się, bez niepokoju. Lilie cały czas pozyskują z ziemi soki, ale kiedy to robią, są wolne od trosk. My też nie mamy być leniwi. To, że nie mamy się martwić, to nie znaczy, że nie mamy pracować. Pewnie, że mamy rozmyślać, jak mogę poprawić moje życie doczesne, moje życie duchowe, ale my też mamy swoje źródło energii. My też mamy sobie przyswajać, tak jak te kwiaty, te soki, my mamy przyswajać sobie prawdę ze Słowa Bożego, nasiąkać duchem tej prawdy. Kiedy to robimy, nie musimy się też troszczyć, bo to właśnie rozwinie w nas te piękne kwiaty, te piękne owoce charakteru. Słowo Boże porównuje właśnie pewne zalety charakteru do owoców. List do Galatów, rozdział 5, werset 22 mówi: owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i opanowanie. Oczywiście takie owoce nie rosną jak grzyby po deszczu. To wymaga czasu, to wymaga naszej osobistej pracy, no i tych zmieniających się warunków, które wzmacniają ten charakter, które
pozwalają go tak wykrystalizować, wzmocnić pod wieloma względami. W trudnych czasach na pewno się martwimy, na pewno przechodzimy różne próby, jednak Biblia daje nam bardzo konkretne zachęty, żeby nie tracić naszego zaufania do Boga. Jak napisał prorok Jeremiasz, błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego ufnością jest Pan. Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, które nad potok zapuszcza swoje korzenie. Nie boi się, gdy upał nadchodzi, lecz jego liść pozostaje zielony i w roku posuchy się nie frasuje i nie przestaje wydawać owocu. Jeśli nawet nie zawsze możemy tam wstawić swoje imię, na przykład błogosławiony Wiktor, który polega na Panu, to jednak wynika z tego jasno, że im bardziej polegamy na Bogu, im bardziej ufamy Bogu w naszym życiu, o tym jesteśmy mocniejsi jako chrześcijanie. My sami nie mamy odpowiednich sił, żeby sobie poradzić, ale wiemy, że Bóg jest mocniejszy od wszystkich naszych problemów. Cała nadzieja kwiatów na wzrost jest w Panu. To On zsyła im deszcz i słońce. I my tak samo jesteśmy podobnie zależni od Boga. My nie możemy zmienić naszych doświadczeń, nie możemy zmienić kierownictwa Bożego w naszym życiu. To, co możemy zrobić, to korzystać i z deszczu, i ze słońca w życiu. I swoje kazanie na górze Jezus rozpoczął od słów: błogosławieni ubodzy. A w Ewangelii według Mateusza: ubodzy w duchu. Właśnie do takich ubogich przemawiał Jezus. Jezus przemawiał do tych, którzy rozumieją swoje braki, do tych, którzy tęsknią za pokojem, którzy pragną sprawiedliwości. Jeśli czujemy się takimi biedakami, jeśli nam czegoś brakuje, to też nie wpadajmy właśnie w zniechęcenie, nie traćmy wiary, bo Jezus przyszedł po to, by takim jak my pomóc. Jezus jest nazwany w Biblii Słońcem Sprawiedliwości. Więc patrzmy tak jak kwiaty, które potrzebują światła. To On sam powiedział: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Więc jeśli czuję się utrudzony, obciążony, zmęczony, ubogi w duchu, to jest dobry moment, żeby przyjść do Pana, bo On po to jest, żeby nam pomóc. On po to zstąpił na ten świat, aby do takich właśnie jak my dotrzeć. Lilia pustynna. No chyba jeden z najlepszych przykładów, że w trudnych warunkach może wyrosnąć coś pięknego. Kwiaty polne i takie właśnie jak ten pustynne rosną nawet jeśli nie ma jakichś szczególnych warunków do wzrostu. Nie rosną w szklarniach, wiele rzeczy może im zaszkodzić, a jednak stale rosną. Nie przejmują się, skupiają się, można powiedzieć, na swoim wzroście. I my też nie powinniśmy takiej szczególnej uwagi skupiać na tym, co jest wokół, ciągle narzekać, może szukać jakichś winnych, dlaczego jest tak, a nie inaczej. Lepiej jest pomyśleć, co ja mam zrobić, żebym był lepszy. Co ja mam zrobić, żeby bardziej podobać się Bogu, żeby ten mój charakter stawał się tak piękny jak te kwiaty. I to naprawdę jest pocieszające, że kwiaty rosną w takich trudnych warunkach. Bo to znaczy, że w warunkach duchowej pustyni, gdy nie ma deszczu, błogosławieństw takich odczuwalnych, namacalnych, też można się rozwijać. Inaczej mówiąc, jeśli jest bardzo trudno, to my tylko mamy robić dalej swoje, mamy ufać Bogu i mamy cierpliwie czekać, bo przyjdzie taki czas, gdy znowu będziemy rozkwitać, jak ta lilia pustynna. Czasami to łatwo się tak mówi, a czasami trudno zrozumieć Boga, gdy dzieje się w naszym życiu coś złego. Nieraz bardzo się szarpiemy, nieraz narzekamy na ten zły los. I tu także znajdujemy w Biblii pocieszenie. List do Rzymian, rozdział 8, werset 28, mówi, że Bóg z tymi, którzy Go miłują,
współdziała we wszystkim dla ich dobra. To jest piękny obraz, bo to inaczej mówiąc, Bóg w tym wszystkim, w naszych dobrych i złych dniach, jest z nami i prowadzi nas za rękę. No jeśli tylko będziemy trwali, będziemy dalej wzrastali w wierze, w nadziei, w miłości, to wtedy naprawdę nic tak duchowo nie może nam zaszkodzić, bo On jest zawsze obok nas. Nawet wtedy, gdy już czujemy się samotni, opuszczeni, gdy nie widzimy przyszłości, to pamiętajmy, jaki jest Bóg, jak jest potężny i że ta przyszłość jest w Jego ręku. Ta Boża obietnica przypomina mi taki wiersz Mary Stevenson pod tytułem Ślady na piasku. Posłuchajcie. We śnie szedłem brzegiem morza z Panem, oglądając na ekranie nieba całą przeszłość mego życia. Po każdym z minionych dni zostawały na piasku dwa ślady, mój i Pana. Czasem jednak widziałem tylko jeden ślad, odciśnięty w najcięższych dniach mego życia. I rzekłem, Panie, postanowiłem iść zawsze z Tobą. Przyrzekłeś być zawsze ze mną. Czemu zatem zostawiłeś mnie samego wtedy, gdy było mi tak ciężko? Odrzekł Pan. Wiesz, synu, że cię kocham i że nigdy cię nie opuściłem. W te dni, gdy widziałeś jeden tylko ślad, ja niosłem ciebie na moich ramionach. Autorka Mary Stevenson napisała ten wiersz w 1936 roku. Miała zaledwie 14 lat. Jej mama zmarła, kiedy ta dziewczynka miała 6 lat. Była jednym z 8 dzieci pewnego biednego człowieka. W Stanach Zjednoczonych szalał wielki kryzys. I tak samo dzisiaj nie wiemy, jakie wydarzenia są przed nami. Ale zawsze możemy pamiętać, że nasze czasy i nasze życie jest w rękach dobrego Boga. Że Bóg nas kocha i nigdy nas nie opuści. I że w te najgorsze dni to On będzie nas niósł na swoich ramionach. To też mi przypomina jeszcze jedną taką historię pewnego misjonarza, który pracował w Peru. Ten człowiek przeżył na tej misji wiele niebezpieczeństw, ale opowiadał też o swoich świetnych pomocnikach. Zwłaszcza o takim młodym chłopaku z Peru, który zawsze był mu wierny i uratował go też z kilku opresji. I mówił kiedyś ten misjonarz, gdyby ten chłopak stanął w moim biurze i powiedział, rzuć mi kluczyki do swojego samochodu, to od razu dałbym mu kluczyki. Nie musi mi mówić, co ma zamiar zrobić. Nie muszę tego wiedzieć, bo wiem, kto to jest. Znam jego charakter i wiem, że cokolwiek on zrobi, to będzie to dla mnie dobre. Nie narazi mnie na coś złego. I oczywiście, na ludziach zawsze można się zawieść w ten sposób. Ale na pewno można mieć takie zaufanie do Boga i Bogu oddać kluczyki do swojego życia, tu akurat samochodu, ale do wszystkich spraw, mając tą świadomość, że tak jak tamten chłopak był wypróbowany, ten człowiek mógł na nim polegać, tak my mamy Boga, na którym też możemy polegać, któremu możemy zaufać. Kolejna lekcja od przyrody mówi, że na wszystko potrzebny jest czas. Nie wiemy, jak długi czas obejmował na przykład pierwszy werset Biblii. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Pewnie to był ogromnie długi czas. Dni twórcze Boga też musiały być bardzo długie. Oczekiwanie jest wpisane we wszystko w naturze. Od zasiewu do zbiorów mija długi czas. I podobnie jest z boskim planem zbawienia człowieka. Boski plan jest zbudowany z długich epok, z wieków. Nie możemy się tutaj spodziewać, że nasze życie to będzie wyjątek, że w naszym życiu wszystko stanie się w sekundę. Zresztą tego też moglibyśmy nie docenić. I właśnie natura uczy nas cierpliwego znoszenia trudności.
wytrwałego dążenia do celu. Czasami nasza droga może się wydawać długa, może się wydawać trudna. Z drugiej strony, kto wspinał się kiedyś na jakiś nawet niewielki szczyt, wie, że wymaga to wysiłku. Ten wysiłek się opłaca, bo widok ze szczytu jest piękny. A jaki będzie widok z Królestwa Bożego? Czy może być coś lepszego niż tam się dostać i z radością zobaczyć efekt tej naszej pracy, zobaczyć, jak daleko zaszliśmy. I to dlatego Jezus mówi podobnie: starajcie się najpierw o Królestwo. Skupcie całą uwagę na tym, a inne sprawy będą wam przez Boga dodane. Biblijni prorocy pisali, że przyjdzie taki czas, kiedy pustynie zakwitną jak róże. Oczywiście ta pustynia Atacama w Chile zakwita co kilkanaście lat, ale warto też patrzeć na inne pustynie, które zmieniły się w ogrody, jak Izrael, jak niektóre części Sahary. To jest ta część dosłowna. Mnie jednak ciekawią te symbole tutaj ukryte. Gdy w Słowie Bożym czytamy o suchych, pustynnych miejscach, w symbolach znaczy to często ludzi pozbawionych prawdy, społeczeństwa, którym brakuje Bożej prawdy. No bo prawda to woda, którą pijemy, żeby duchowo żyć. Osobiście wierzę, że w tym znaczeniu też spełnią się te proroctwa, jak to, że pustynia rozraduje się i zakwitnie jak róża. Cały ten 35 rozdział Księgi Izajasza. To nasze społeczeństwo ożyje duchowe. Kiedy? No wtedy, kiedy będzie rządził Jezus. Piąta Księga Mojżeszowa, 32 rozdział, werset 2 mówi: niech kropi jak deszcz nauka moja, niech ścieka jak rosa mowa moja, jak drobny deszcz na świeżą ruń, jak ulewa na trawę. I wierzę, że te słowa się spełnią. Delikatny, ożywczy deszcz, czyli nauka Jezusa, spłynie na pustynię ludzkich serc i przemieni nasz świat w ogród Eden. Raj zostanie odzyskany. Ale to jeszcze poprzedzi ostatnia część tego wielkiego czasu ucisku. Tego czasu, który pokaże nam ludziom, że sami nie dajemy rady. Że potrzebujemy kogoś, kto nauczy nas, jak mamy żyć, jak mamy sami sobą zarządzać, jak mamy stawać się lepsi. Wierzę, że takim kimś będzie Mesjasz, Jezus Chrystus. Ci, którzy dzisiaj już chcą lepiej żyć, znów mogą pewną lekcję wyciągnąć z kwiatów. Prowadzone są badania naukowe, według których rośliny reagują na dźwięki otoczenia. Niektóre z roślin rosną ładniejsze, zdrowsze, gdy słyszą przyjemne dźwięki. I do tego też odnosi się cytat na tym slajdzie. Jeśli życzliwe mówienie do roślin pomaga im rosnąć, wyobraź sobie, co może zdziałać życzliwe mówienie do ludzi. I tak jest. Bóg stawia na naszej drodze bardzo różnych ludzi. Tylko pytanie, czy my traktujemy ich tak jak kwiaty? Czy rozumiemy, że każdy człowiek jest inny, ale też, że każdy potrzebuje dobrego słowa, uśmiechu, miłości, a przynajmniej zwykłego szacunku, takiej prostej życzliwości? I na to pytanie już każdy sam musi sobie odpowiedzieć, jak to wygląda w jego życiu. Pan Jezus powiedział, że mamy przypatrzeć się liliom na polu. Nie wiemy, co przyniesie jutro, ale dzisiaj mamy taki czas na chwilę się zatrzymać. Na zakończenie zostawiam wam jeszcze jeden filmik z odradzającą się przyrodą w roli głównej. Życzę wam wszystkim dużo zdrowia, dużo pokoju i Bożej opieki na co dzień. Do usłyszenia.